być może część z Was słyszała o Towarzystwie Przyrodniczym. Dziś cofamy się do 22 listopada 1742 roku, bowiem wtedy odbyło się jego spotkanie założycielskie. Warto zatem wspomnieć samych założycieli, a byli to Daniel Michael Christoph Hanow, Heinrich Kuhn, Jakob Theodor Klein, Paul Świetlicki, Heinrich Rosenberg i hrabia Friedrich Zorn von Plopsheim. Co ciekawe, Kronika Gdańska rozmienia się tu ponownie z Gadanopedią, która mówi o powstaniu towarzystwa 7 listopada tegoż roku z inicjatywy Daniela Gralata. Przy czym nie neguje grona założycieli, twierdząc jedynie, że pierwsze oficjalne spotkanie towarzystwa odbyło się 2 stycznia 1743 roku. Organizacja budziła zainteresowanie samego Stanisława Augusta Poniatowskiego, który raczył je podarunkami, aby wesprzeć rozwój tej inicjatywy. Ponadto towarzystwo finansowane było z wpłat członków oraz złożonych darów, także pośmiertnych. Budziło sympatię wielu rodów arystokratycznych, m.in. czapskich czy sierakowskich. Siedzibą od 1746 roku była Zielona Brama, póki dzięki fundacji Nathaniela Wolfa za 24 tysiące talarów nie wykupiono na te potrzeby Domu Przyrodników, czyli obecnej siedziby Muzeum Archeologicznego, co miało miejsce w 1845 roku. Również dzięki jego fundacji towarzystwo zorganizowało obserwatorium astronomiczne na Biskupiej Górce, które jednak nie przetrwało do dziś, podobnie jak większość zasobów bibliotecznych towarzystwa. Prowadziło ono także działalność wydawniczą i kolekcjonerską, a wiedzę szerzyło dzięki wykładom i pokazom przyrodniczym. Towarzystwo Przyrodnicze było podzielone na kilka sekcji: antropologii i etnografii, medycznej oraz fizyki i chemii. To właśnie ta instytucja ufundowała stypendium Humboldta na cześć geografa i podróżnika, który był jej honorowym członkiem. Stypendium było przeznaczone dla osób, które przez studia na uniwersytecie bądź podróże badawcze zamierzały poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą. Spacerując nad Motławą, znajdźcie koniecznie poświęconą mu tablicę i wspomnijcie organizację, która przyczyniła się do rozwoju nie tylko gdańskiej nauki.